Czujmy ciszę. Odczujmy przeogromne skupienie naszych serc. Skupiając się na sercu, odczuj, że wyciszasz swój umysł. Poproś go o wyłączenie, o wyciszenie, o wdzięczność za ten piękny dar, który na ten moment doświadczenia pozwalam sobie głęboko wyciszyć, bo w ten sposób narasta moc serca, bo temu sercu nadaję znaczenie, nadaję moc. To moc mojego ducha i ja świadomie kieruję się na to. Otwieram się na potężną świadomość, którą ja jestem. To moc boskiej istoty. I jako taka przekraczam czas i miejsce. Uwalniam czas i przestrzeń i w pełni jestem w teraz. Kocham to serce. Kocham jego potęgę, jego nieskończoność, bo w ten sposób czuję, że to ja jestem boską nieskończonością, niezwykle potężną świadomością. Dlatego w tym miejscu, w którym jestem, już czuję i nie rozdzielam, bo w pełni czuję, że to ja jestem miłością, że to ja jestem jednością miłości. I poprzez światło Matki Ziemi głęboko łączę się z dźwiękiem, głęboko łączę się ze wszechrzeczą tej rzeczywistości. Kocham i przyjmuję prawdę, że to ja jestem prawdą miłości i to ja jestem jedyną zmianą tej rzeczywistości. Kocham tę prawdę i już nie oczekuję złudnych zewnętrznych zmian, które świat iluzji mówił mi, że nastąpią. Prawdziwa zmiana jest teraz. I ja to czynię w swojej świadomości. Ja to potęga. Ja to Bóg we mnie. To potężna istota, którą tak można nazwać. Bo to ja jedynie tworzę rzeczywistość tego świata. Ja jestem tym Bogiem. Ja jestem prawdą stwórczej miłości. Ja jestem powrotem złotego światła. A kierując się na serce, przywracam sobie tę moc. Przywracam światło autentyczne mego ducha. A uwalniam ducha śmierci, któremu się oddałem, przyjmując światło ducha iluzji. Światło, które dało nam doświadczenie umierania, świata Matrixa, świata zniewolenia. Teraz wydostaję się z tego. Powracam jako czysta istota i swoje serce stawiam w tej prawdzie, w tym powrocie istoty miłości i świetle, które przywracam sobie. Odczuj, że kochasz to serce. Kocham dar mego serca i przywracam temu sercu prawdziwą pamięć mojej istoty. To serce
jest nieskończonością miłości. Ja jestem tą nieskończonością. To serce oczyszcza mi się z wgranej mi pamięci świata śmierci. Dlatego powraca moja potęga. Dlatego powraca kreacja, którą oddałem siebie, oddając się światu śmierci na to doświadczenie, na to zapomnienie, w którym teraz odnajdujemy siebie, w którym zmieniamy tę rzeczywistość, bo zmieniamy tylko siebie i czujemy, że tę pamięć przywracamy w całej potędze przestrzeni, którą nazywamy Gaja, w całej potędze przestrzeni, którą nazywamy naszą matką. Ale to my jesteśmy tą matką. To my jesteśmy tak matką, jak i ojcem tej wszechrzeczy. Bo znikają podziały. Bo jako istota czystej miłości przywracamy sobie pierwotną pamięć. Dlatego znikają role, które odgrywaliśmy w Matrixie. Znika każdy rytuał, w którym bawiliśmy się, inscenizując sobie wzajemne nauki, dzieląc siebie na wrogów i tych złych, tych niedobrych. Teraz przyjmujemy każdego, kogo spotkaliśmy na tych ścieżkach, jako miłość. Kocham Ciebie, istoto, którą spotykam Ciebie w tej podróży, wewnętrznej podróży mego serca, bo tak naprawdę uwalniam swoje serce z obarczeń, które uczyniłem, zagłębiając się tak głęboko w świecie Matrixa. Myślałem, że te role są prawdziwe. Myślałem, że nigdy nie wybaczę moim wrogom, tym, którzy mnie skrzywdzili. Ukochani, a to wy przecież jesteście moimi największymi przyjaciółmi, bo pomagaliście mi dostrzec prawdę tego, kim jestem. To ja jestem całą przemianą tej rzeczywistości. Kocham Cię.